W ten piękny wrześniowy dzień łączę się za pomocą internetu z Agatą Mazur, absolwentką Akademii Fotooko, by porozmawiać o jej niezwykłej pracy dyplomowej. Cześć Agata, witam Cię serdecznie. Cześć Szymon, witam. Miło Cię słyszeć. Miło Cię słyszeć, Agata, znowu. Pozwolisz, że na początku wyemitujemy Twój film, bo jest to nietypowa formuła. Nie są to zdjęcia, które możemy gdzieś w tle pokazać. Więc na początku Twoja praca dyplomowa, a za chwilę wrócimy do rozmowy. Portret kobiecy musi być do wyboru, zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby. Oczyma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare, czarne, wesołe, bez powodu pełne łez. Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie. Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno. Naiwna, ale najlepiej doradzi. Słaba, ale udźwignie. Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała. Czyta Jaspersa i pisma kobiece. Nie wie, po co ta śrubka i zbuduje most. Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda. Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem. Własne pieniądze na podróż daleką i długą. Tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej. Dokąd tak biegnie? Czy nie jest zmęczona? Ależ nie, tylko trochę. Bardzo, nic nie szkodzi. Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską. Agata, możesz opowiedzieć widzom, jak wyglądała Twoja przygoda z fotografią od początku do realizacji tej fantastycznej pracy? Fotografią interesowałam się zawsze. Zawsze mnie hipnotyzowała. Była moją pasją. Na początku robiłam zdjęcia telefonem i pewnego dnia dostałam prezent od swojego męża i była to lustrzanka, moja pierwsza lustrzanka. Fotografowałam wówczas martwą naturę, przyrodę, ludzi, znajomych, przyjaciół i pewnego dnia, to jest coś ciekawego, pewnego dnia poszłam z moim mężem na mecz piłki nożnej jego drużyny, bo w tamtych czasach mój mąż prowadził drużynę piłkarską. Poszłam na mecz i stwierdziłam, że wezmę ze sobą aparat. I zaczęłam cykać zdjęcia. Spodobało mi się to bardzo i stwierdziłam, że to jest to, co bardzo mi się podoba. Oglądając zdjęcia na laptopie, jak zgrywałam sobie, stwierdziłam, że coś brakuje w tych zdjęciach. Nie są do końca takie, jakbym chciała, żeby wyglądały. I postanowiłam, że znajdę jakiś kurs fotograficzny, żeby po prostu poszerzyć moją wiedzę. I w internecie zaczęłam szukać kursów online. I wtedy natrafiłam na Twoją Akademię Fotooko, kurs fotograficzny, który kończy się dyplomem. I stwierdziłam, że wow, super, podoba mi się ta opcja i bez wahania się zapisałam na Twój kurs. Twoja praca jest nietypowa, jest niezwykła jak na nasze tutaj szkolne warunki, ponieważ połączyłaś obraz, swoje zdjęcia, portrety rodzinne, portrety kobiece z dźwiękiem kobiet, które wypowiadają kolejne frazy wiersza Wisławy Szymborskiej. Co stanowiło w tej pracy dla Ciebie największą trudność? Największą trudność, powiem szczerze, zrobienie wszystkich zdjęć, bo jak wiesz, mieszkam za granicą, mieszkam w Wielkiej Brytanii. Mam tutaj jedną siostrę, którą bardzo szybko umówiłam na zdjęcia, zaproponowałam jej taki projekt. Bez wahania się zgodziła, zrobiłam jej zdjęcia i musiałam czekać na wakacje, które były zaplanowane na wrzesień, żeby pojechać do Polski i dokończyć resztę zdjęć. Także dlatego tak długo ta praca mi zajęła.
gdyż chciałam, żeby wszystkie moje ważne kobiety, można tak powiedzieć, moje siostry, babcia i mama były w tym projekcie. I to chyba była największa trudność, bo później przy realizacji zdjęć było wspaniale, fajna atmosfera, super rozmowy przy herbatce, było wspaniale. Później jak miałam wszystkie zdjęcia, wróciłam do domu i zaczęłam pracować nad obróbką zdjęć. Trudność było wybrać najlepsze zdjęcie, bo było ich mnóstwo. Myślę, że się udało, że fajnie to wyszło i jestem zadowolona ze swojej pracy. Jestem bardzo dumna, że osiągnęłam to, co chciałam, co sobie zaplanowałam i z fajnym skutkiem to wyszło. Bardzo mi się podoba ten film, do którego bardzo często wracamy z rodzinką. Praca jest bardzo spójna. Ta warstwa obrazowa i słowna, ale też treść, która jest niesiona za pomocą wiersza, są bardzo ze sobą ściśle powiązane. Jak wpadłaś na ten wiersz, bo to też jest bardzo istotne? Ja bardzo lubię poezję i bardzo często czytam wiersze Wisławy Szymborskiej od czasów szkolnych. Pamiętam do dziś, bardzo mi się spodobał ten wiersz i często wracałam do niego. I co ci muszę powiedzieć, że zastanawiałam się dosyć długo, jak będzie wyglądać moja praca dyplomowa, jak ją pokażę, jak będzie ona wyglądać, jaki będzie miała format. Na początku myślałam, że będzie to album, portrety same, ale podczas jednej lekcji, którą mieliśmy online, zasugerowałeś, że fajnie by było zrobić coś innego, bo tak naprawdę portrety, album, to jest coś oklepane, a fajnie by było coś zrobić oryginalnego. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, fajnie może by było w tą pracę włożyć jakiś wiersz, może głosy moich modelek. I wtedy bez wahania wiedziałam, jaki wiersz wybiorę. Moja praca, są to portrety kobiece, więc Wisława Szymborska od razu przyszła mi na myśl, portret kobiecy, żeby użyć tego wiersza. I no i to był genialny strzał w dziesiątkę. Jest tam jeszcze również warstwa muzyczna. Oprócz tej warstwy słownej jest również muzyka. Myślę, że ta muzyka dodaje klimatu tej pracy i wzrusza. Bo jest no, przepiękna, przepiękny utwór, który jak słucham i oglądam pracę, to wzruszam się za każdym razem. Zwłaszcza jak słyszę głos mojej babci, jak zaczyna wiersz. Na pewnym etapie rozważaliśmy tylko zdjęcia plus ten podkład muzyczny. Jak oceniasz wersję finalną w stosunku do tej, nazwijmy to, wersji roboczej, gdzie jeszcze nie były nagrane głosy? Bardzo dużo, jest to kolosalna zmiana i dodało bardzo dużo do pracy. Sam film ze zdjęciami, bez muzyki, bez podkładu muzycznego, bez wiersza była w porządku, ale no nie zaciekawiłaby widza i był to po prostu pokaz slajdów tak naprawdę. A z muzyką i z wierszem tworzy naprawdę genialną całość, którą naprawdę lubimy oglądać dosyć często. Ogólnie bardzo się cieszę, że moje siostry, babcia i mama wzięły udział w tym projekcie. Mamy teraz wspaniałą pamiątkę rodzinną. Oprócz tego, że mam dyplom, który stoi obok mnie, jest piękna pamiątka rodzinna, która zostanie z nami na lata. O ile wiersz stanowił dla ciebie taki wybór naturalny, po prostu sięgnęłaś po niego, ponieważ on zaistniał gdzieś tam w twoim umyśle, w twojej przestrzeni, o tyle dużą trudnością jest wybór ścieżki dźwiękowej. Każdy, kto montuje filmy, wie o tym. Sięgając, czy wybierając, czy próbując dokonać właściwego wyboru, na przykład w bankach są tysiące, dziesiątki tysięcy utworów, nawet pogrupowanych względem tempa, względem kategorii, powiedzmy muzyka filmowa, news, muzyka jakaś liryczna, powiedzmy. Nawet mając takie możliwości filtrowania, wybór muzyki jest naprawdę niesłychanie trudny. Jak w twoim przypadku doszłaś do tego? To jest śmieszna historia. Jak wiesz, mam dwójkę dzieci i zawsze przy kąpieli dzieci puszczam piosenki grane na pianinie, a ta piosenka jest na pianinie. I trafiłam na tą piosenkę, jak kąpałam córeczkę, właśnie ta piosenka zaczęła grać. Powiedziałam, wow, super, piękna piosenka i bardzo często ją odtwarzałam później sobie, bo naprawdę jest taka relaksująca, spokojna. Jak jej słucham, to dużo jest przemyśleń, uspokajam się, bo można powiedzieć, że fajnie włączyć sobie właśnie taką pioseneczkę, ścieżkę dźwiękową podczas medytacji na przykład, bo jest naprawdę taka rozluźniająca i tak ją znalazłam podczas kąpieli dziecka. I stwierdziłam, że użyję tej piosenki, tej ścieżki dźwiękowej do swojej pracy
dyplomowej. Nie powiem tu nic nowego, że żeby stworzyć coś fajnego, coś może nie nowego, ale coś fajnego, coś interesującego, no to trzeba po prostu nakarmić się różnymi obrazami, tak jak w swoim przypadku i poezją, i dobrą muzyką. I tutaj możemy poradzić tym osobom, które mają właśnie problem z twórczością, że no po prostu trzeba dostarczać swojemu umysłowi, swojej głowie tak, dużo ładnych obrazków, dużo dobrych dźwięków i dużo dobrych tekstów. Należy szukać inspiracji, po prostu rozwijać się i na każdym szczeblu swojego życia. Twoja praca bardzo dużo wniosła do Akademii Fotooko. Pokazałaś innym słuchaczom, innym uczniom, że nie tylko zdjęcia mogą stanowić treść pracy dyplomowej, ale taka właśnie forma zintegrowana, czyli poezja, tu nawet był podkład muzyczny, warstwa dźwiękowa i to oczywiście warstwa wizualna. Jest to dla mnie bardzo cenne, praca jest wyjątkowa pod wieloma względami. Również myślę, że dla każdego niesie taki dość duży ładunek emocjonalny i jest ona bardzo uniwersalna tak naprawdę. Mimo, że ogląda się cudze zdjęcia, jednak przywołujemy obrazy własnej babci, własnej mamy, własnego rodzeństwa, własnych sióstr. Więc każdy oglądający, tak mi się wydaje, wczuwa się w swoją sytuację i to powoduje, że praca jest bardzo uniwersalna i docierająca, myślę, że do każdego. Bardzo Ci dziękuję za ten wkład, za to, co zrobiłaś, ponieważ no, jest to naprawdę, trzeba powiedzieć prosto, jest to fantastyczna praca. Dziękuję pięknie. Miło mi to słyszeć. Nie są to jakieś artystyczne zdjęcia w sensie takim, że tutaj zastosowane jakieś sztuczki awangardowe, triki awangardowe. Są to zdjęcia utrzymane w takim klasycznym tonie, klasycznego portretu i jest to praca akademicka, co oznacza w takim języku artystycznym, że jest to praca w takim duchu pochwały piękna, dobra, piękna, co nie oznacza, że trzeba się ograniczać, można tworzyć różne prace, ale w natłoku tej właśnie sztuki współczesnej, bardzo niezrozumiałej, awangardowej, wymagającej często komentarza kuratora czy opisu, podpisu, twoja praca bije na głowę inne, ponieważ ona po prostu broni się sama. Ojej, bardzo dziękuję, miło mi to słyszeć i cieszę się, że skończyłam tą pracę i jest naprawdę tak oceniana przez Ciebie, naprawdę, dodajesz mi skrzydeł. Twoje osiągnięcia i osiągnięcia innych oczywiście uczniów, słuchaczy są moimi osiągnięciami. Ja powoli zasiadam właśnie po tej drugiej stronie jako osoba, która pomaga, która ocenia, która wskazuje ścieżki. Mniej tworzę, natomiast bardziej nastawiam się na edukację. Tak więc wszystko, co zrobią moi słuchacze, wszystko to, co zrobiłaś Ty, a ja się pod tym podpisuję, będę Twoją pracę promował, będę ją pochwalał, więc za to wszystko wielkie dzięki. No i oczywiście dziękuję Ci za cały ten czas spędzony w szkole, ponieważ tworzyłaś wiele innych prac, które były ważne, które inspirowały innych, które tworzyły po prostu tę szkołę. Także bardzo Ci dziękuję za cały czas nauki i za to wspaniałe zwieńczenie w postaci tego niezwykłego filmu. O, dziękuję bardzo, Szymon. Bardzo miło mi to słyszeć, jestem wzruszona i Tobie też chciałabym bardzo podziękować za naukę, za pokazanie mi rozszerzenie mojej wiedzy fotograficznej, którą wykorzystuję każdego dnia. Bardzo mi dużo pomogłeś i polecam każdemu serdecznie kurs u Szymona w Akademii Fotooko, bo naprawdę można rozszerzyć swoją wiedzę i nauczyć się bardzo dużo. Jak myśleć fotograficznie? Myśleć fotograficznie. Agata, bardzo Ci dziękuję. Życzę Ci wszystkiego dobrego zarówno w życiu osobistym, fotograficznym. Nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu życzyć dobrego światła. Dziękuję pięknie. Dobrego światła, Szymon. Do usłyszenia. Pozdrawiam Cię serdecznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia.